To bardzo ciężka praca, i psychiczna, i psychicznie ciężka, bardzo obciążająca, stresująca. I fizycznie jest to porównywalne wręcz do pracy górnika. Czy uprawiając ten zawód miałaś w tym czasie partnera? Mhm, nawet dwóch. Dziewczyna była ofiarą gwałtu, to nawet nie zostało zgłoszone. Była dziewczyna jedna, która miała małe dziecko i również wylądowała w agencji. Witam w programie Strefa Wolnych Myśli, w którym gościmy Kamilę, byłą prostytutkę, uprawiającą tą profesję przez ponad 8 lat. Witam Cię. Dzień dobry. Jak to się stało, że zostałaś prostytutką? Zupełnie przypadkowo. Miałam około 19 lat i wtedy dość nieciekawą sytuację w domu. No i wymyśliłam taki rewelacyjny teraz w cudzysłowie pomysł, jak wyemigrować z domu jednocześnie, połączyć to z zarabianiem, zdawało mi się, dużych pieniędzy. A co to znaczy nieciekawą sytuację w domu? To znaczy, tak jak większość osób młodych osób ma ochotę gdzieś, prawda, wyjść jednocześnie, wylecieć poza dom jednocześnie, mieć pełną wolność, kasę. No i wpadłam chyba na najbardziej idiotyczny pomysł, jaki mógł być, pod tytułem zarabianie, przeniesienie się dosłownie, zamieszkanie w agencji i zarabianie tam pieniędzy. I to był, jak powiedzieć, pomysł mój zupełnie wymyślony przeze mnie, dobrowolny. Nikt mnie do tego fizycznie nie zmuszał. Sama po prostu przyszłam do agencji i zgłosiłam się do pracy. I jak było w agencji? No dziwnie. Dziwnie od początku. Byłam chyba jedyną Polką, było większość dziewczyn Ukrainek, Rosjanek. Atmosfera taka bardzo dziwna od pracy przymusowej, wręcz takiego obozu niewolnictwa. Ale mówisz, że ty byłaś tam nieprzymusowo. Czy ciebie również przymuszano w tych warunkach do pracy? Nie. Natomiast ja miałam o wiele lepszą sytuację, ponieważ byłam Polką, wiedziałam, że oni nie mogą sobie pozwolić za dużo wobec mnie, że jestem chroniona przez prawo. Natomiast to, co spotykało dziewczyny tam pracujące, głównie dziewczyny z obcych krajów, z Rosji, ze wschodniej granicy, były dosyć koszmarne warunki. To było połączenie bicia z alkoholizmem, z bronią, z zamieszaniem jeszcze policji do tego. A co masz na myśli z bronią? No mało osób wie, że agencje to jest, podlegają światu przestępczemu. Myślę, że chyba to jest oczywiste, to jest bardzo oczywiste. No, ale mało oczywiste jest to, że na przykład do agencji się przychodzi z bronią, wykłada ją na, prawda, na stolik, do tego jeszcze się pije alkohol, a potem, powiedzmy, idzie do pokoju z dziewczyną, więc to już jest samo w sobie mało bezpieczne, prawda, dla osób pracujących w agencji. Wspomniałaś o policji. Miałam osobiście takie zajście, że policjant w mundurze, czyli całkowicie na służbie, przychodził do agencji, dostawał zniżki i korzystał. I to był taki, jak się dowiedziałam, po prostu układzik w zamian za tak zwaną ochronę. Czyli nie tylko przestępcy chronią agencję, pobierając haracze, ale również policja w ten sposób pobiera, czerpie pewnie korzyści finansowe, ale również też korzyści w naturze. Czyli ręka rękę myje. Tak, dokładnie, dlatego agencja, nikt się za agencję nie bierze. Dodatkowo tam była taka sytuacja jeszcze, że tak jak mówię, wchodziła w rachubę broń, był jeden nalot na agencję, wręcz pamiętam. Objawiało się tym, że po prostu jakaś grupa przestępcza chciała przejąć. No i było wybijanie okien, rzucanie kamieniami i dosłownie forsowanie drzwi agencji. Czy policja interweniowała? Nie. Jak to się stało, że skończyłaś pracę w agencji? No miałam tego dosyć. Zresztą ciężko nie było mieć, ponieważ ja tam wytrzymałam jakieś 2 miesiące. Panował taki dosyć, tak jak mówię, terror fizyczny, psychiczne. Te dziewczyny były traktowane w sposób paskudny. Były bite i zmuszane wręcz do pracy. To był taki mały kołchodzik pracy niewolniczej. One nie miały prawa wychodzić na przykład. Na zewnątrz. Ale ty miałaś prawo wychodzić? Tak, ja byłam w takim układzie, od początku walczyłam, że ja sobie wychodzę, dzień normalnie funkcjonuje i pracowałam wtedy normalnie, a na wieczór przychodziłam do agencji, pracowałam przez noc. Gdzie pracowałaś? Pracowałam w redakcji. Prowadziłam podwójne życie, jak powiedzieć, które no, też z racji czasu i tego, że przez dzień funkcjonowałam normalnie,
a w nocy również pracowałam bardzo ciężko fizycznie, więc powiem szczerze, byłam wykończona. Ale nie to było powodem odejścia. Powodem było to, że dosyć miałam patrzenia po prostu na jak traktuje się głównie kobiety. Dosyć tego, że ktoś zarabia nad mojej ciężkiej pracy i zabiera mi ponad połowę zarobku. Stwierdziłam, że nie, to nie dla mnie. Jestem indywidualistką, ja wolę pracować sama dla siebie. Jak wyszłaś z agencji? Bardzo prosto. Przyszłam do agencji, spakowałam swoje ciuchy. Powiedziałam szefowi, żeby mi wypłacił pozostałe pieniądze. To był opór. Nie chciano mi wypłacić pieniędzy, które zarobiłam, tak jak uważałam, że należało mi się, zarobiłam ciężką pracą. Ponieważ, tak jak mówię, nie chcieli mi wypłacić pieniędzy, zaszantażowałam po prostu zwaleniem agencji, ponieważ jedyną oficjalną drogą jest zgłoszenie tego na policję. Wiadomo, że jest to upokarzające i wiąże się z nieprzyjemnościami, jest nieskuteczne, więc po prostu pogrzebałam w papierach firmy, jaką szef zarejestrował legalnej. Dopatrzyłam się pewnych nieprawidłowości, szef się tego przestraszył, wypłacił mi wszystkie pieniądze, pozwolił mi odejść. A nie bałaś się, że zrobią ci krzywdę? Że mi zrobią krzywdę? Tak, nie bałaś się tego? Nie, nie, dlatego, że byłam Polką. To jest właśnie ten szkopuł, że Polki się czują w miarę bezpiecznie. Polka może pójść na policję, pobicie również może zgłosić. Jest w miarę bezpieczna, bo chroni ją polskie prawo. Natomiast dziewczyny, które były tam nielegalnie, które były za wschodniej granicy i nie wiedziały w ogóle, że mogą się zwrócić o pomoc, no to te dziewczyny spotkały bardzo wiele nieprzyjemnych sytuacji. A nie myślałaś o tym, żeby im pomóc? Próbowałam, powiem szczerze. Była jedna dziewczyna, była ofiarą gwałtu. To nawet nie zostało zgłoszone. Była dziewczyna jedna, która miała małe dziecko i również wylądowała w agencji. Domyślam się, nie całkiem z tego będąc szczęśliwa. Jednej dziewczynie próbowałam wyperswadować to, mówiąc, że się tu wykończy i prosząc, żeby odeszła. No, niemniej, powiem szczerze, to jest taki zamknięte kółko. To jest taki system, że dziewczyny mają ograniczony po prostu kontakt ze światem zewnętrznym. Nie pozwalają im się wychodzić, siedzą tam cały czas. Ochroniarze też mają tu swoją rolę, po prostu pełnią rolę nadzorców wręcz. I takie osoby nie mają wręcz siły, albo nie mają woli, albo wręcz nie wiedzą jak wyjść stamtąd. Że mogą zacząć studiować na przykład, będąc nawet obcokrajowcami. Że mogą znaleźć sobie normalną pracę, że mogą wyjść na miasto. Skończyłaś pracę w agencji. Dlaczego tego nie rzuciłaś? Ciężkie pytanie. Powiem szczerze, teraz ciężko mi na to racjonalnie odpowiedzieć, ale wtedy zdawało mi się, że dobrym pomysłem będzie to ciągnąć na własną rękę. Za ostatnie pieniądze kupiłam wtedy telefon komórkowy i zaczęłam pracować jako freelancer. Na własną rękę, wolny strzelec. Jakie miałaś stawki jako freelancerka? To bardzo różnie. To zależy, na kogo się trafi i zależy, ile się wynegocjuje. Generalnie jest się pracując dla siebie i jest się, jakby powiedzieć, jednocześnie pracownikiem i własnym menadżerem. Samemu się znajduje kontakty, samemu się znajduje klientów, ma się wyłącznie bezpośredni kontakt. A nie miałaś problemów ze stręczycielami? Nikt nie proponował ci tak zwanej ochrony? Nie, dlatego że może byłam na tyle inteligentna, wiedziałam, jak to działa, że nigdy nie obywałam się bez pośredników. Nie chciałam żadnego pośrednika, żadnej pomocy. Nie wynajmowałam lokalu, tak jak działają prywatki. Nie pracowałam, nie współpracowałam z nikim. Byłam normalną, fizyczną osobą z dobrą reklamą. W ten sposób znajdowałam klientów. Czyli gdzie się spotykałaś? Różnie. Generalnie po kontakcie zazwyczaj były to jakieś konferencje, bankiety, hotele. Miejsca bezpieczne, publiczne, z większą ilością osób. No dobrze, ale uprawiałaś ze swoimi klientami seks. W jakich warunkach? Raczej nie na bankiecie. Znaczy, powiem szczerze, od początku mi zależało, żeby to były spotkania towarzyskie. Nie interesowały mnie tak zwane prace na akord. Wiemy, że agencje taka w ten praca sposób jak w działają, tak samo działają dziewczyny pracujące na ulicy. Interesowały mnie spotkania towarzyskie za większe stawki, w miłej, kulturalnej atmosferze, w hotelu, bądź, tak jak mówię, jakieś konferencje, wyjazdy i w ten sposób. Stawki bardzo różne. Powiem szczerze, że wiadomo, że dziewczyny, które dobrze się reklamują i są popularne, zarabiają bardzo duże pieniądze. Generalnie można zarobić się za to spotkanie 1000-1500 zł, można również dużo więcej. Zależy to od tego,
na jakiego klienta się trafi. Czy dawało ci to poczucie bycia lepszą od dziewczyn pracujących w agencjach bądź nie, na ulicy? Nie, bynajmniej nie. Prostytucja jest zawsze prostytucją. Tak jest nazywana praca za pieniądze. Owszem, wchodzi zawsze zazwyczaj seks w rachubę, natomiast nie zawsze. I nie zawsze głównie polega to na uprawianiu seksu. Często mężczyźni szukają towarzystwa po prostu. Wychodzi się na kolację, idzie się do kina. Nie, są to wyjazdy jakieś dłuższe, jest możliwość wyjazdu za granicę. Czy uprawiając ten zawód miałaś w tym czasie partnera? Mhm, nawet dwóch. Czy wiedzieli o tym, co robisz? Jeden wiedział. Jeden wiedział, dlatego że się sam dowiedział, natomiast takiego czegoś bym nie powiedziała mu osobiście. Nie chcę. Co to znaczy sam się dowiedział? Znaczy jakimiś drugim, swoimi informacjami dowiedział się, czym się zajmuję, ale sam z własnej woli nie zdecydował się na zerwanie związku. Także byliśmy dalej parą. Nie przeszkadzało mu to? Dla mnie nie, nie przeszkadzało mu, on to zaakceptował. Dla mnie to było zadziwiające, powiem szczerze. Pierwszy raz się spotkałam z takim przypadkiem i do dzisiaj mogę powiedzieć o nim same dobre słowa, ponieważ ani razu nie wypomniał mi, ani wtedy, ani później, ani nawet teraz, kiedy się dalej znamy, nie wypomniał mi tego ani jednym słowem, co robiłam. To dlaczego to się skończyło? Z powodów osobistych. Powiedzmy sobie szczerze, panują takie mity na temat prostytucji, że jest to świetnie, świetne zarobki, w łatwy sposób i przyjemny. I te mity należałoby obalić, ponieważ moim zdaniem jest to bardzo ciężka praca, i psychiczna, i psychicznie ciężka, bardzo obciążająca, stresująca. I fizycznie jest to porównywalne wręcz do pracy górnika, moim zdaniem. Pan, tak jak mówię, uważa się, że łatwo, lekko i przyjemnie zarabia się te pieniądze. Łatwo, powiedziałam, nie. Ponieważ trzeba znaleźć sobie klienta i z odpowiedniej półki. Przyjemnie również nie, dlatego że znowu obala mit na temat przyjemności tej pracy, jakoby prostytutki pracowały dla własnej przyjemności. No i żeby zarobić konkretne pieniądze, również trzeba naprawdę ciężko. Ale to harować. Po co to robiłaś, jeśli nie sprawiało ci to przyjemności? Jeśli mówisz, że to była ciężka praca, nie wiem, powiedzmy, że męczarnia. Po co? Po co ci znaczy, to było? Nie, ja traktowałam to jako normalnego rodzaju pracę, więc po prostu wstawałam, aha, dzisiaj mam spotkanie. Ale czy uważasz, że to jest normalna praca? Uważam, że dziewczyny pracujące i tak jak ja wtedy, to ja traktowałam to jako normalną pracę. A czy nadal tak uważasz? Czy prostytutki często udają orgazm? Moim zdaniem udają cały czas. Z damą się żenią, natomiast szukają, no mówiąc brzydko, dziwki. Spotykają się z kobietami do towarzystwa i często po prostu je poniżają. No, poniżają, wykorzystują i traktują jak człowieka niższej kategorii.